jestem bardzo cierpliwy, jak to mówią. Cierpliwy to i kamień ugotuje, więc dzisiaj, pomimo tego, że już dawno nie grałem, ale czułem się dzisiaj na boisku dobrze, tak jak nie wiem, w zeszłym roku, także nie było tutaj żadnej presji, szczególnie, że graliśmy z chłopakami tutaj z niższej ligi rozgrywkowej. Wiedzieliśmy, że zagrali bardzo dobry mecz z Suwałkami, ale mówię, tutaj pełne skupienie, pełna mobilizacja i determinacja na boisku i wystarczyło to, żeby wygrać. Przede wszystkim ta ich zagrywka, tak? Wiedzieliśmy, że bodajże, nie wiem ilu mają zawodników dokładnie, bo jest jakaś kontuzja, ale na tych 12 zawodników, którzy dzisiaj byli, 11 zagrywa z wyskoku, tylko jeden flotem, więc wiedzieliśmy, że na pewno będą bardzo mocni na zagrywce, a mogą mieć problemy z flotem, bo potem na treningach, jeżeli wszyscy serwują z wyskoku, no to z tym flotem automatycznie, jeżeli nikt go nie serwuje, będzie problem. Tak też dzisiaj było, no i udało im się w drugim secie podgonić troszeczkę wynik, zagrać jakiegoś asa, coś zablokować na wysokiej piłce i powalczyli do 22, ale raczej kontrola też, pomimo tego, że było do 22, była. Dla mnie przynajmniej dzisiaj problemem było to, że boisko jakby nie było wydzielone kolorami. Wystarczyło, że byłoby pomarańczowe, na przykład tak jak jest na Teraflexie, i byłoby troszeczkę lepiej na pewno na zagrywce, ale mówię, tutaj nie szukajmy jakichś wymówek, no musimy grać tam, gdzie nam dają, że tak powiem, to nie było naprawdę problemu, kala jest jak najbardziej grywalna.